Nowy sklep popularnej sieci handlowej otwarty tydzień temu w Katowicach Zarzeczu przyciąga nie tylko klientów. Teraz wszystko z dachu idzie do zbiornika retencyjnego i pompą jest pompowany do rzeki. To nie dość, że nas rzeka zalewa, to jeszcze woda z dachu Lidla nas zalewa, bo jest doprowadzona do rzeki. Mieszkańcy mają złe doświadczenia z zalewaniem na długo przed tym, jak powstał Lidl. Dzisiaj rzeka Mleczna wygląda niepozornie, ale potrafi powodować duże zniszczenia. Woda mniej więcej była na tej wysokości i wlewała się przez okienko do piwnicy. I zalało piwnicę. Mieszkańcy katowickiego Zarzecza wielokrotnie apelowali i protestowali w sprawie zabudowy doliny rzeki Mlecznej. Jednak inwestorowi udało się dostać pozwolenie na budowę w samą porę, dla siebie. Gdyby się starali o to pozwolenie w miesiącu wrześniu, to by już go nie dostali w zeszłym roku. Natomiast w tej furtce go dostali, bo wtedy ten teren nie był jeszcze opracowany przez Wody Polskie i nie był z definicji nazwany jako teren zalewowy. Miasto wyjaśnia, że wniosek o wydanie pozwolenia na budowę spełniał wszystkie wymogi, dlatego urzędnicy nie mieli wyjścia. To są dokumenty, które Urząd Miasta musi wydawać obligatoryjnie. To nie jest coś, co jest uznaniowe, w związku z czym, żeby odmówić wydania tych dokumentów, to rzeczywiście musimy mieć twarde przesłanki prawne uwzględnione w ustawie i wytyczone przez ustawę, aby takiej odmowy dokonać. W tym przypadku rzeczywiście było tak, że nie było map zagrożenia powodziowego, nie było map ryzyka powodziowego. Te mapy są sporządzane przez Wody Polskie. Inwestor miał jednak wymóg związany z odprowadzaniem wody. Obiekt handlowy w ramach tej swojej decyzji miał też obligatoryjnie wybudować tam zbiornik retencyjny, który tą wodę by odprowadzał. Mieszkańcy uważają, że to nic nie da, co już pokazały pierwsze mocniejsze opady. Wody opadowe z dachu Lidla plus całego parkingu, to wszystko spływa pewnie do tego zbiornika retencyjnego, no i on już jest pewnie pełny. Stawianie kolejnych budynków na terenach zalewowych to poważna ingerencja w środowisko naturalne. Jak mówią mieszkańcy, wybudowanie Lidla zamknęło już naturalne korytarze dla dzikich zwierząt. To jest po prostu zniszczenie tej dzielnicy i idzie to dalej, ponieważ wydaje się bezmyślnie te zezwolenia, to się teraz nazywa patodeweloperka, bo to nie ma nic wspólnego z jakąś polityką, która by wpływała pozytywnie na rozwój tych dzielnic. Zdaniem eksperta można było zapobiec tym problemom w Zarzeczu. Nie było żadnych przeszkód, żeby w ciągu ostatnich 10 lat uchwalić plan, tylko zdaje się, że prace nad tym planem miejscowym, który by dotyczył również tej strefy przykorytowej, trwały chyba od 2015 roku, do dzisiaj tego planu nie ma. Czyli bardzo łatwo jest się tłumaczyć, no nie mogliśmy zablokować tego, bo nie ma zakazu w planie, bo nie ma planu, ale ja bym odwrócił sprawę. A dlaczegoż to nie ma planu? Plan wprawdzie jest, ale tylko dla doliny rzeki Mlecznej. Chroni przed zabudową teren w odległości tylko 25 metrów od koryta rzeki. Do zalania działek przy Lidlu doszło kilka dni po otwarciu sklepu. Trudno przewidzieć, co stanie się, kiedy przyjdzie prawdziwa nawałnica.